Witam serdecznie w programie Pierwszy dotyk Boga. To słówko pierwszy zostało tam wprowadzone ostatnio, dlatego że jest to szczególna odmiana tego naszego programu Dotyk Boga. Zanim przypomnę o tym, jak szczególna jest to odmiana, to pozwólcie, że ucieszę się z obecności bardzo bliskich mi ludzi i zwierzęcia. Jest z nami Marta, jej mąż Bartek, ich córka Nel, tak, pełne imię, tak? Tak jest. Ja wierzę, że to jest jedna z ważniejszych postaci tutaj w tym naszym programie. Ile Nelka ma miesięcy? 7,5. 7,5 miesiąca i jest niesamowicie cichym dzieckiem, jak widzimy przez ostatnie kilkanaście minut. I jest też z nami Mysza. Tak, Mysza jest ważną, też bardzo ważną postacią tutaj, bo dzięki niej, częściowo dzięki niej Nelka jest jeszcze spokojna, że jesteśmy w bardzo dużym składzie ludzkim i zwierzęcym. Pierwszy dotyk Boga to jest druga część tej edycji, dlatego że jest ona skierowana przede wszystkim do osób, które szukają swojego pierwszego dotyku Boga, a więc spotkania z Bogiem, a więc wiary w swoim życiu. Też do osób, które być może oglądały jakiś odcinek tej standardowej serii Dotyk Boga i chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak to działa, jak działa wiara, w jaki sposób mogę uwierzyć Bogu, jaki Bóg jest, jaki sposób dojść do tego, co prezentują ci, którzy dzielą się swoją wiarą w programie Dotyk Boga. A być może jest to po prostu pierwszy film nasz, jaki oglądasz i też bardzo się cieszę z tego, bo chcemy głosić to, co jest nazywane dobrą nowiną, dobrą wiadomością. Jeśli oglądamy telewizyjne wiadomości, to bardzo często jest wiele złych wiadomości do świata. My chcemy głosić dobrą nowinę i dobrą wiadomość. Modliliśmy się za was. Modliliśmy się za tych, którzy oglądają ten program przed nagrywaniem i wierzymy, że Bóg nam mówił pewne rzeczy o tym, co chce uczynić w waszym życiu, że chce uzdrawiać też takie osoby, których serce jest zranione przez zło, przez takie zło, zło fizyczne też, a więc choroby, a więc cierpienie, a więc być może śmierć jakiejś bliskiej osoby i w związku z tym gdzieś ulega zafałszowaniu obraz Pana Boga, być może serce zamyka się na Jego miłość, być może gdzieś zamyka się w smutku, w bólu i wierzę, że Bóg przychodzi dzisiaj do takich serc, aby otwierać je, aby przez swoją łagodną miłość uzdrawiać to, co zostało zranione przez zło. Wierzymy też, że dzisiejszy program będzie okazją do tego, żeby odnaleźć na nowo Boga, który przebacza i podjąć decyzję o tym, żeby wyznać swoje grzechy w sakramencie pokuty. Wierzymy też, że jest wśród nas osoba, która nie potrafi za bardzo zrobić tego, co teraz Marta zrobiła, ponieważ ma jakiś problem z lewym barkiem i ma po operacji wystąpiły jakieś powikłania, jest dużo bólu i lekarze stwierdzili, że tego bólu nie będzie się dało usunąć, a Bóg przychodzi dzisiaj i uzdrawia ten lewy bark tak, że już nie będzie bolał. Tak, tylko taki właśnie jest Pan Bóg. Ty masz zdrowe barki, jeden i drugi. Też wierzę, że Bóg będzie otwierał dzisiaj serca na dar potomstwa. Nie w znaczeniu leczenia niepłodności tym razem, ale w znaczeniu otwierania serca przez usunięcie lęku. Lęku związanego też często z brakiem bezpieczeństwa, brakiem zabezpieczenia materialnego, czy jakichś innych jeszcze powodów, że to serce otworzy się właśnie na to, żeby mimo tych trudnych warunków przyjąć Boży dar potomstwa. I też, że dzisiejszy program będzie okazją do wiary, do tego, żeby na nowo uwierzyć Bogu, uwierzyć w Tego, który jest miłością. I teraz, ponieważ to jest program pierwszy dotyk Boga, to chciałbym, żeby moi goście podzielili się tym swoim doświadczeniem właśnie pierwszego dotyku Boga, czyli pierwszego spotkania, tego, co rozumiemy jak pierwsze świadome może spotkanie z Bogiem. Kto mówi pierwszy? Nie ustaliliśmy. Nelka nie mówi, nie? Więc... Ale w klimacie pierwszego to nie ma jeszcze świętej Neli. Znaczy nie ma takiej świętej i my cały czas mówimy, że Nela właśnie będzie tą pierwszą, która będzie świętą. Więc tak w klimacie pierwszego dotyku Boga to będzie pierwsza święta Nel. Amen, to trzeba zapisać gdzieś, bo nośniki elektroniczne mogą przez ten czas jakoś ulec już takim modyfikacjom, że gdzieś mam nadzieję, że się przez te lata nie zgubi ten wiadomość, ale... Tak.
będzie dowód w kanonizacji. Zapiszmy to dobrze, wtedy, żeby też kolejne świadectwo na wierność Boga, tak jak będzie kanonizacja Nelki, to żeby to... To otworzyć, nie? Amen. Okay. Ja powiem tak, ja przez całe swoje życie kręciłem się wokół Kościoła. I jakby najpierw byłem ministrantem, potem byłem w oazie, potem oaza przekształciła się w taką jezuicką oazę, która się nazywała Magis, znaczy do tej pory się nazywa Magis. I moje życie cały czas się kręciło gdzieś tam wokół Kościoła i szczerze ciężko jest mi znaleźć taki naprawdę pierwszy ten dotyk, pierwsze takie spotkanie z Panem Bogiem, bo było ich bardzo dużo przez ten czas, kiedy miałem 7 czy 8 lat, jak zacząłem się bawić w okolicach Kościoła. Natomiast dobrze pamiętam taki okres, ja wtedy miałem chyba 16 lat, kiedy mocniej zaangażowałem się we wspólnotę, w bycie koło kościoła. Co piątek, co sobotę spędzałem czas w kościele i był taki okres, że znajomi się trochę jakby dziwili, że ja ten weekend, ten czas, gdzie można było spędzić go na zabawie, spędzałem w kościele. I ja się zacząłem zastanawiać, czy rzeczywiście jest jakby to bycie w kościele jest takie fajne. I pojechałem w tym czasie na takie rekolekcje wakacyjne z tą wspólnotą Magis. No i tam przeżyłem dużo fajnych rzeczy. Tam przeżyłem jedną z najtrudniejszych i najwspanialszych spowiedzi w moim życiu. Spowiedzi generalnej z całego życia. One nie było długie, bo to było 16 lat, ale trochę się tam tego nazbierało wszystkiego. Przeżyłem też niesamowicie dobrą adorację, gdzie po prostu poczułem to, jak ja i jak moi znajomi potrafią cierpieć po prostu z tego, że coś w naszym życiu się nie układa. I chyba, a najważniejsze chyba w tym wszystkim było to, że ja właśnie po tych rekolekcjach jakby zrozumiałem, że Pan Bóg mówi do mnie, że ja dobrze robię, że jestem w tym miejscu. Że to, że mam 16 lat i ja spędzam czas w kościele, gdzie poznałem niesamowitych ludzi, gdzie poznałem moją żonę, bo my właśnie się tam poznaliśmy, tam były nasze pierwsze spotkania, że to wszystko jest właśnie dobre. I myślę, że to był taki dotyk Pana Boga, który sprawił, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. To, że jest z nami Nela, to, że po prostu przez ostatni tydzień codziennie z Martą sobie mówimy, że to nasze życie naprawdę super się układa. Jakoś tak i widzimy dużo Bożego błogosławieństwa i jakoś tak widzę, że ten dotyk, który był wtedy, który był takim bardziej świadomością, bo Pan Bóg mi po prostu powiedział, że jestem w dobrym miejscu, że to, co robię, jest dobre i wcale mam się nie przejmować, że kogoś to śmieszy, czy komuś to nie odpowiada, że skoro mi to sprawia przyjemność i Pan Bóg dał mi się wtedy doświadczyć na tych rekolekcjach niejednokrotnie, to znaczy, że to jest dobre miejsce. I tak chyba myślę, że to bym potraktował jako ten taki pierwszy świadomy, jeszcze bym dodał do tych Pana Boga w moim życiu. Fajnie, bardzo mi się to podoba, bo jest kilka takich ciekawych wniosków można wyciągnąć z tego, co mówił Bartek. Pierwsze to jest takie, jeżeli szukasz żony, idź do kościoła. Zgadzam się. Przecież poznaję taką piękną kobietę jak Marta, to znajdziesz w kościele. Ale powiem, że ja powiem taką śmieszną historię z tym związaną, ale ona też oddaje też to, jak na nasze piękno też wpływa nasze życie z Bogiem. Mianowicie ja sobie czasami jeżdżę na przystanek Woodstock w ramach inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. I my tam na Woodstocku funkcjonujemy jako ci od Jezusa. Można nas rozpoznać, bo księża chodzą w sutannach, a osoby świeckie mają identyfikatory i specjalne koszulki. No i spotykamy jednego z uczestników festiwalu Woodstock. Dodam, że szedłem z dwiema pięknymi dziewczynami wtedy. I on tak zatrzymał się po prostu z taką buzią otwartą, patrząc na nas. Coś takiego. I on mówi... Wy od Jezusa to masz zawsze najpiękniejsze dziewczyny. I słuchajcie, coś w tym jest, nie? Że to, co Bóg robi w naszym wnętrzu, też wpływa na to, że ludzie to widzą, chociaż nie wiedzą do końca, co to jest, nie? Ani jak to nazwać, to ten człowiek, który od dawna nie żył z Bogiem, bo tak jak rozmawialiśmy, to później rozmawialiśmy też o wierze z nim, bardzo piękna rozmowa, pomodliliśmy się, ale gdzieś on bardzo rzadko gdzieś, można powiedzieć, spotykał się świadomie z Bogiem, a jednak wyczuł coś, co gdzieś jest wewnątrz, nie? Wyczuł to piękno Bożego Ducha. A druga rzecz, którą też zauważyłem tutaj, to jest to, że
że moja wiara, nawet jeśli ją widzę, ona może się rozwijać. Nie? Że Bartek mówi, że zawsze gdzieś był blisko Kościoła, ale że to ma swoje etapy rozwoju, wzrastania, różnych takich sytuacji, w których ta wiara rośnie. I to jest też ważne, nie? Że nawet jeśli jesteśmy w Kościele, nawet jeżeli mamy kontakt przez sakramenty, to zobaczyć, że może być więcej, że jest więcej, że Bóg ma dla ciebie więcej. To jest nieuczciwe, że ty masz Inelkę i Myszkę. Jak to i Myszkę? To jest Staś. To jest Staś. A to jest Staś. No właśnie, mam też Stasia. Dobrze. Marta, pierwszy dotyk Boga. To jest właśnie ciekawe, co ksiądz mówi o tym, że to się wybija z ludzi, bo ja chcę powiedzieć, że mój dotyk Boga ja bym podzieliła na takie dwa etapy. Pierwszy to było takie, ja bym to powiedziała, to było takie wabienie przez Boga. Naprawdę takie... taki podryw, ja bym to tak nazwała trochę. I to było podczas rekolekcji szkolnych. Z całych rekolekcji, w ogóle nie pamiętam w ogóle treści tych rekolekcji, ale pamiętam, że prowadził te rekolekcje ksiądz z jakimiś studentami albo takimi licealistami. Wiem, że byli przystojni, to też pamiętam. Przez różne rzeczy Bóg dociera do naszych serc, tak? I część z tych rekolekcji odbywała się w kościele i tam całą szkołą zgromadziliśmy się w tym kościele. I co było niesamowite, że jakby cały kościół, jakbym miała to tak obrazowo powiedzieć, był dla mnie taki czarno-biały, taki, w takich szarych barwach, ta cała masa tych ludzi właśnie ze szkoły. A ci ludzie, którzy byli zaangażowani w prowadzenie tych rekolekcji, ci przystojni chłopcy, ta schola, która tam grała, oni się tak po prostu wyróżniali z tłumu. Ja z takim podziwem na nich patrzyłam i mówię, oni mają coś, czego ja nie mam. Ja nie wiedziałam, co to jest. Ale od nich biło coś takiego niesamowitego. Dzisiaj jakbym miała powiedzieć, to jakaś taka radość, taki pokój, taka wolność. Ja po prostu wiedziałam, że oni mają to coś. Ja patrzyłam taka zafascynowana i mówię, ja też chcę to mieć. Nie wiem, co to jest, ale chcę to mieć. I tam też pamiętam, że mój mąż był na tych rekolekcjach jako uczestnik, niezaangażowany. Nie był w tej ekipie przystojnych chłopców. Nie, chociaż był przystojnym chłopcem, ale pamiętam, że on też już wtedy to miał. Pamiętam, że on nie był zaangażowany, ale ja widziałam w nim to samo. No i to było takie właśnie, takie wabienie przez Pana Boga. Pierwszy taki, też bym powiedziała, że dotyk, a drugi, taki ważny, no i oczywiście, żeby poznać, co to jest, to co mają ci ludzie, wstąpiłam wtedy do wspólnoty młodzieżowej. I zaczęłam poznawać Boga, a pierwszy taki fizyczny dotyk poczułam, kiedy zaczęły się problemy w moim życiu. To było rok czy dwa lata później, kiedy przeżywałam bardzo trudny okres w swoim życiu, to trwało rok. Wtedy chciałam odebrać sobie życie. Trwało to, tak jak powiedziałam, rok. Po roku takich trudnych myśli, trudnego czasu trafiłam na mszę z modlitwą o uzdrowienie, która była w Gliwicach. I na tej mszy różni ludzie mówili słowa poznania, słowa proroctwa, czyli mieli taki dar, żeby powiedzieć, kogo Bóg dotyka, a kogo uzdrawia i co robi w ich życiu. I jakaś pani wtedy powiedziała, że w kościele jest młoda osoba, młoda kobieta, której jest zimno. A wszyscy, którzy mnie znają, dobrze wiedzą, że wszystkim jest ciepło, ale mi jest zawsze zimno. I to rzeczywiście wysłała do mnie. I ona powiedziała, że Jezus przychodzi do tej osoby i coś jeszcze mówiła, ale ja już nie wiedziałam co, dlatego że te słowa mnie tak uderzyły mocno, tak mnie dotknęły, że ja po prostu poczułam takie ogromne ciepło w środku. No i tak naprawdę ta chwila po prostu trwała. Ja się czułam, jakbym była jedyna w tym kościele. Tam kościół był pełny, wypełniony po brzegi, a ja się czułam, jakbym była tam tylko ja i Pan Bóg. I to było niesamowite uczucie. I to był moment, w którym odeszły wszystkie myśli samobójcze, a ja dostałam całkiem nowe życie, które dzisiaj prowadzimy. I dzięki temu wydarzeniu jestem tutaj z rodziną. Super, to jest
To jest, ja nie słyszałem tej historii jeszcze, to się bardzo cieszę, że mogę ją usłyszeć. Nawiasem mówiąc, nie wiem, kiedy mnie usłyszał, gdybym przyjął kawę tylko do was. A tak, to cieszę się, że możemy razem głosić Ewangelię. Też tak pomyślałem sobie, że bardzo się cieszę, że, no, że znowu jestem w tym miejscu, kiedy możemy razem głosić Ewangelię. Też parę takich wniosków, które płyną z tego świadectwa, że warto robić dobre rekolekcje szkolne. Nawet jeżeli to jest wielki trud, a wiem, że to jest wielki trud, to warto robić dobre rekolekcje szkolne, warto na nie głosić Ewangelię. Warto mieć przystojnych chłopaków w ekipie i analogicznie myślę, że również piękne dziewczyny, bo widzimy, że nie zawsze to, co jest głoszone, przyciąga. Czasem jest to właśnie sposób, w jaki to robimy. I przypomnę trochę może jeszcze to doświadczenie, o którym mówiliśmy wcześniej, pierwszym programie, o tym, że pierwszy dotyk Boga to jest Boża myśl o Tobie, że Bóg wybrał Ciebie przed założeniem świata, że Bóg Ciebie chciał i że Bóg przygotował dla Ciebie miejsce. Jestem przekonany, że kiedy słuchaliście tego pierwszego nauczania i kiedy się słyszy takie słowa, nie, że Bóg mnie kocha, tak, że jestem dla Boga ważny, to rodzą się wątpliwości, bo widzimy, że nasze życie no nie zawsze takie jest. I ja się tutaj posłużę takim przykładem. Potrzymasz myszkę? Jasne. Teraz mam słowo Boże, jest ważniejsze od myszki. Niestety. Ale Bóg Cię też stworzył. Taką historią Starego Testamentu z Księgi Sędziów, ten człowiek, który tam występuje, on troszkę, myślę, dobrze obrazuje te nasze pytania i wątpliwości. Jest napisane tak. Przed anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, jego syn, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. To jest sytuacja, kiedy Izraelici byli uciskani, prześladowani przez takie plemię Madianitów. 7 lat trwał ten ucisk i ten Gedeon właśnie chciał ukryć zboże, ponieważ oni nie tylko napadali, ale też zabierali im środki do życia. I ukazał mu się anioł Pana, który powiedział: Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon: Wybacz, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to skąd pochodzi to wszystko, co nam się przydarza? Gdzie są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nasi ojcowie, mówiąc: Czy Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił. I normalnie jak czytam ten tekst, to jest wypisz, wymaluj, to jest pytanie o to, co dzieje się w moim życiu. Jeżeli jestem kochany przez Boga, jeżeli jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jeżeli Bóg dał mi życie, to skąd pochodzi to wszystko, co mi się przydaje? I tak też pyta Gedeon. Nie? Skąd pochodzi to wszystko? Gdzie są te dziwy, o których opowiadają nasi ojcowie? Chciałbyś powiedzieć, gdzie jest ta miłość, o której mówią ci księża, nie? Na tej mszy? Gdzie jest ta miłość, o której mówi pan Michał Świderski w dotyku Boga, nie? Albo ksiądz Kopy, albo inny jeszcze tutaj człowiek za tą, z drugiej strony tej kamery. Nie? Gdzie to jest? Skąd pochodzi to wszystko, co nam się przydarza? Mieliście takie pytania, też takie rozkminy w swoim życiu? Zawsze. Mi się wydaje, że to jest, nawet jak się idzie z Panem Bogiem, nawet jak gdzieś tam się na Niego decydujemy i mówimy Mu tak, to zawsze jak przytrafia się coś, nie wiem, czy choroba, czy jakiś trudny czas, to myślę, że przychodzą takie pytania. No więc dzisiaj spróbujemy na to pytanie trochę odpowiedzieć. Ja sobie zdaję sprawę, że na pewno nie odpowiem na wszystkie, bo to jest zawsze indywidualna historia poszczególnych ludzi. Ja będę teraz we wtorek odprawiał taki bardzo trudny pogrzeb, bardzo ważnej dla mnie osoby, a jej rodzina jakby dla mnie była jeszcze ważniejsza i rodzina, która jest dotknięta ogromnym cierpieniem. I myślę, że w każdej naszej rodzinie jest takie miejsce bólu, takie miejsce cierpienia. Wierzę w to, że dużo Bóg zrobi dla Ciebie właśnie przez ten program, ale też, że nie da się jakby intelektualnie i teologicznie udzielić takiej odpowiedzi, która całkowicie zadowoli Twoje serce. Bo to jest nie tylko kwestia wiedzy, nie? Że ja wiem, dlaczego coś jest, ale to jest też przede wszystkim kwestia mojego przeżywania tego i tego, co czuje moje serce. Więc skąd pochodzi to, że nie czujemy się akceptowani, że nie czujemy się kochani, że zawodzimy się na ludziach, że nie wiemy, co zrobić ze swoim życiem, że chorujemy. Skąd to pochodzi? I bardzo ciekawe jest to, co widzimy w Słowie Bożym, co mówi Pan Bóg. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: Idź z tą siłą, którą posiadasz i wybaw Izraela.
Czyli Bóg nie odpowiada mu wprost na to pytanie. I to jest ważne dlatego, że myślę, że w naszym życiu wiele razy nie otrzymamy wprost odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś się stało. Często, kiedy spotykam cierpiących ludzi, to oni pierwsze pytanie, z jakim przychodzą, to jest pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Nie? Ktoś tam umarł, ktoś jest zachorował, dlaczego mnie to spotkało? I ja nie jestem taki mądry, żeby wiedzieć, dlaczego cię to spotkało. Tym bardziej, że widzę, że mój Pan czasem nie odpowiada na takie pytania. Dlatego, że często jest to naprawdę kwestia tej indywidualnej historii. Dzisiaj natomiast spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego takie rzeczy się wydarzają. Nie dlaczego mnie to spotkało w tym momencie, tylko dlaczego takie rzeczy się wydarzają. I w tej samej Księdze Sędziów, w tym samym 6 rozdziale, bo ten właśnie czytamy, Bóg mówi, dlaczego tak jest. Bóg mówi, dlaczego Izraelici zostali wydani w ręce Madianitów, dlaczego są ciemiężeni, dlaczego są uciskani. Bóg to mówi. Tylko ktoś, kto cię bardzo kocha, może powiedzieć taką trudną rzecz. Ja posługuję się tym przykładem Gedeona, żeby pokazać jakby naszą sytuację. Mnie jako człowieka, który słyszy o Bogu, a jednocześnie doświadcza zła. Pan wysłał Izraelitom proroka, który im powiedział. To mówi Pan Bóg Izraela. Czyli popatrzcie, Bóg odpowiada. To jest parę wersetów wcześniej przed tą rozmową z Gedeonem. Bóg odpowiada. To mówi Pan Bóg Izraela. Oto ja was wyprowadziłem z Egiptu i ja was wywiodłem z domu niedoli. Z domu niewoli. Ja was wybawiłem z rąk Egipcjan i wszystkich, którzy was uciskali. Powiedziałem wam, ja jestem Pan Bóg wasz. Nie oddawajcie czci Bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie, ale wy nie usłuchaliście mojego głosu. Czyli Bóg odpowiada, że przyczyną tego nieszczęścia, które spotkało Izraelitów, jest ich odejście od Boga. Jest ich odwrócenie się od Niego. Bóg mówi, wszystko, co masz dobrego, masz ode mnie, ale jeżeli wracasz się ode mnie, to wychodzisz, można powiedzieć, wychodzisz z miejsca, w którym ci błogosławię. Wychodzisz z tego, odcinasz się od źródła życia. Zaczęliście, mówi do Izraelitów, zaczęliście oddawać cześć innym Bogom, a mojego głosu nie usłuchaliście. I Księga Sędziów jest tak pięknie zbudowana, ona też pokazuje pewien schemat, że zawsze, kiedy odchodzę od Boga, to wtedy narażam się na zło. I człowiek, który odszedł od Boga, naraził się na zło. I Izraelici są tutaj obrazem tego, co stało się dużo wcześniej, że człowiek odszedł od Boga i naraził się na zło. Mówimy o takiej rzeczywistości jak grzech, tak to nazywamy. Czyli odejście od Boga. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale jak spotyka mnie jakiś zło, zanim zgrzeszę. Nie jak jest dziecko, które na przykład zachoruje, nie? Nelka zachorowała, zresztą wy mieliście takie perypetie zdrowotne z Nelką. Ja pamiętam, że się modliłem gdzieś tam też, nie? I trudno powiedzieć tak, że to jej grzech jest przyczyną tego. I tu jest problem szerszy, dlatego że my nie jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy doświadczają. To wydarzyło się już dużo wcześniej. Mamy ten opis w Księdze Rodzaju, kiedy to pierwsi ludzie na ziemi powiedzieli Bogu nie. I oczywiście można mieć pretensje o to i powiedzieć, no ale mnie wtedy nie było tam na miejscu. Ale myślę, że można to wytłumaczyć w taki sposób, że kiedy moi rodzice... Nela by się też chciała podzielić. Tak, no właśnie. Nigdy nie pytał jeszcze. No właśnie, bo ty chciałaś powiedzieć o pierwszym dotyku Boga, nie? Tak. No. Oj. A czemu myszką wycierasz? No bo... Bo myszka jest wielofunkcyjna. Tak. Myszka jest wielofunkcyjna. Staś jest bardzo przydatny. Staś jest bardzo przydatny, jest wielofunkcyjny. Dobrze, że ksiądz poruszył ten temat, bo rzeczywiście jest tak, że jak okazało się, że Nela będzie musiała nosić taką szynę, bo miała chore bioderka, to dla nas też to był mocny cios. Też się zastanawialiśmy, dlaczego tak jest, dlaczego lekarze nam nie powiedzieli tego wcześniej, tym bardziej, że chodziliśmy do lekarza co 3 tygodnie na szczepionki. Byliśmy u ortopedy i ortopeda na jakby nie zwrócił na to uwagi. I też mieliśmy takie pytania właśnie, dlaczego? Dlaczego tak jest? Albo skąd się to wzięło? Że skoro my na przykład nie robiliśmy nic źle, albo
no, jakby pojawiały się te pytania takie z tym wszystkim. No potem się chcieliśmy, zaangażowaliśmy się też w modlitwę, żeby te bioderka były zdrowe. Marta poruszyła wszystkie 400 tysięcy kontaktów w telefonie, które ma, żeby się modliły. Tak. I rzeczywiście modlili się wszyscy. Dziękujemy za modlitwę. No i dzięki temu Nela nosiła tą rozwórkę tylko miesiąc czasu, a nie 5 miesięcy, tak jak powiedział pierwszy ortopeda. I my zdecydowanie wierzymy w to, że to było uzdrowienie. Dlatego, że jak przyszliśmy na drugą wizytę, to naprawdę w oczach tego lekarza było widać zmieszanie, że on się nie wie czemu tak jest, że te nóżki się tak szybko zaczęły dobrze rozciągać. No bo na pierwszej wizycie lekarz nam powiedział, że to potrwa 5 miesięcy. Znaczy w ogóle powiedział, że jest bardzo źle. Tak, użył takich słów, że jest bardzo źle. Bardzo źle z bioderkami, że to jest generalnie wyleczalne, natomiast leczenie potrwa 5 miesięcy. Po czym przyszliśmy na założenie szyny po kilku dniach, po modlitwach też ludzi i takiej wstawienniczej modliliśmy się za Nelkę. Sami się też modliliśmy, tak. W takim sensie nie tylko, że prosiliśmy ludzi, ale też jakby sami w to wierzyliśmy mocno. Tak. I przyszliśmy po kilku dniach, a lekarz rzeczywiście, on taki był zmieszany, tak nie bardzo ten, no ale mówi, że no tak, szynę trzeba założyć i ostatecznie nie 5 miesięcy, a tylko miesiąc. I jesteśmy przez ostatnie 2 tygodnie wizyta u rehabilitanta, który stwierdził, że jest wszystko w porządku. Wizyta u neurologa, który twierdzi, że jest wszystko w porządku. W ogóle rehabilitant powiedział, że neurolog jej nie przyjmie, bo nie ma po co. I wizyta u ortopedy, człowieka, który się dobrze zna na bioderkach, stwierdził, że te bioderka są w dobrym stanie, że naprawdę są fajne i zrobimy zdjęcie i wszystko. Więc tym chyba się Nelunia tak chce podzielić z nami. Prawda, Nelunia? Dobrze, no, i zniknęły te pytania. Znaczy, też dlatego, że zauważyliśmy Boży dotyk w tym wszystkim i zniknęło to pytanie, dlaczego jakby też obwinianie się i ta niewiedza, dlaczego tak się dzieje. To po prostu też zniknęło w momencie, kiedy zauważyliśmy, że jest lepiej. Ja bym też chciała tylko dodać, że przede wszystkim... że przede wszystkim, jak się okazało w ogóle, że są problemy z tymi bioderkami, to trochę tak się obruszyłam w środku, że mówię, Panie Boże, my tutaj z Tobą jesteśmy, wierzymy, że działasz, że jesteś, że uzdrawiasz. Mówię, to skąd w ogóle taki problem, taki nie? Pomysł. Ja się... Taki pomysł. Ja w ogóle nie oczekiwałam czegoś takiego. Generalnie też modlimy się za Nelu, nie błogosławimy jej i ten taki scenariusz nie był przewidziany. Może tak, to mnie bardzo zaskoczyło. Natomiast jak już się okazało rzeczywiście, że tą szynę założyliśmy, to ja mówię, Panie Boże, ale my Ci jesteśmy wierni i dalej Ci ufamy. To, że ta szyna została założona, to nie znaczy, że coś, jakaś umowa między nami została złamana. Natomiast chcę tylko powiedzieć o tym, że różne są też nasze oczekiwania. Ja na przykład oczekiwałam, że Nel zostanie uzdrowiona i jak przyjdziemy na wizytę, kiedy zostanie założona ta szyna, to ja miałam taki scenariusz w głowie, ponieważ się modliliśmy, że przyjdziemy, lekarz powie w ogóle, że jest cudownie, że Nelka ma zdrowe bioderka i że on nie widzi potrzeby szyny, taki był mój scenariusz i ja wtedy mu powiem, że to Pan Jezus zrobił, że on ją uzdrowił i będę głosić Pana Boga mu. A przyszliśmy i tacy byliśmy trochę zdenerwowani z Bartkiem, chociaż też tacy pełni ufności, że tak będzie. A lekarz mówi, no, bo jeszcze powiedzieliśmy, Panie doktorze, niech Pan doktor jeszcze sprawdzi przed założeniem szyny, czy na pewno trzeba. On sprawdził i mówił, że tak, że zakładamy szynę i tak troszkę jakby nam się łyso zrobiło, przynajmniej mi myślę, że jednak nie idzie to po mojej myśli, tak, że nie idzie to po naszej myśli. I ja widzę, że scenariusz był inny, że Bóg uzdrowił, Bóg działał, zrobił to po miesiącu, a nie w ten sam dzień, w którym ja chciałam. I to jest też to, że my mamy swoje scenariusze, a Bóg robi to inaczej. I teraz pytanie, czy będziemy głosić, że to Bóg zrobił, jeśli nie zrobił to tego samego dnia, czy jak zrobił to już miesiąc później, to znaczy, że tego nie zrobił. To jest Boże błogosławieństwo, moim zdaniem. To jest trwanie w tej łasce Bożej. No. No, technicznie, jeśli chodzi o uzdrowienie, no to myślę, że jest to też zgodne, jest to też zgodne z Słowem Bożym, gdzie też czytamy 37 rozdział Księgi Syracha, gdzie jest napisane, żeby czcić lekarza według jego wiedzy, ponieważ jego też Bóg stworzył i przez niego przynosi uzdrowienie. Nie? I gdzieś tam ostatnio słuchałem w jednym z odcinków też Michała, który również mówił właśnie, że zdanie lekarza uznajemy jako ostateczne i że to, no, że właśnie dopóki lekarz na przykład nie zaleci przerwania terapii czy odsunięcia leków, to po prostu tego nie robimy.
Nie? Więc to, że uzdrowienie przychodzi właśnie wtedy przez współpracę też lekarzy traktujemy jako coś normalnego i po to Bóg nam daje mądrość, potem daje wiedzę, żeby z niej też korzystać. To chyba uciekliśmy od trochę tematu grzechu. Nie, no ja się cieszę, że to tak jest. Cieszę się, jak nam dzieci modyfikują nauczania, nie? Więc, bo to zawsze jest lepiej. W każdym razie wracamy do tego pytania, nie? Dlaczego takie zło mnie spotyka? I trzeba powiedzieć, że przez grzech człowieka ten świat został naruszony. Mnie też boli ten temat, ale tak jest. Świat został naruszony, świat został zepsuty. I niezależnie od tego, kto się dotknie zepsutego urządzenia, to zawsze może się skrzywdzić, tak? Jeżeli w domu jest jakaś zepsuta pralka, czy zepsuty piec, no to zawsze jak dziecko go dotknie, to zawsze może coś się złego stać, nie? Jak jest kontakt zepsuty, no to może prąd pokopać, nie? I ponieważ w tym świecie jest przez grzech wiele rzeczy popsutych, to niezależnie od tego, kto się tego dotyka, nawet jeżeli jest sam niewinny, to może się zranić. I wynika to też z tej umowy, którą i pewnego zaufania, które Bóg dał człowiekowi. Że na początku Bóg powiedział, uczyńmy człowieka, aby panował nad tym światem. Nie? I Słowo Boże, Jezus, i Bóg pobłogosławił, mówiąc, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Poddaną, nie? Więc człowiek mógł wprowadzić nieporządek do tego świata. I wprowadził. I przez to ten świat jest nieuporządkowany, jak jest w pokoju nieporządek i leży ciężarówka plastikowa, tak, na podłodze. U was jeszcze nie leży, bo Nelly jeszcze nie jest ciężarówkami, nie, ale pewnie niedługo będzie. Ale leży Staś. Leży Staś, no to można się potknąć o niego, nie? Jak leży mały klocek Lego, taki mały, bo ciężarówkę można zauważyć, ale mały klocek, a jak się nadepnie, to boli. To boli, no więc tak ten świat wygląda, że leżą małe klocki, leżą ciężarówki, leżą myszki, leżą różne rzeczy, o które się można potknąć. Nie? I w tym znaczeniu, jeśli chodzi o to zło fizyczne, nie? O choroby, o tym potykamy się, o to jesteśmy ranieni przez to zło, które jest konsekwencją grzechu, można powiedzieć grzechu pierwszych ludzi. Czasem jest też konsekwencją naszego grzechu osobistego. Ale często jest tak, że my nie znamy przyczyny, ale widzimy, że ten świat jest zniszczony, że jest zepsuty. I jeszcze jedna ważna rzecz, nie? Bo ktoś może powiedzieć właśnie, mnie tam nie było. Dlaczego mnie to spotyka? No więc jeśli ktoś z oglądających czy słuchających nie zrobił w życiu niczego niewłaściwego nigdy, albo nie złamał żadnej zasady, albo nie popełnił grzechu, to ja zapraszam na następnego programu Dotyk Boga. Chętnie spotkam się z taką osobą. Natomiast no wiemy, że każdy z nas, ja i każdy z nas tutaj, też sam zachował się kiedyś w porządku. Też sam kiedyś złamał jakąś zasadę. Też sam kiedyś nie przyjął miłości. Też sam kiedyś kogoś skrzywdził. I Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Czytamy w liście do Rzymian w 3 rozdziale, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Czyli pozbawieni tego błogosławieństwa Bożego. Pozbawieni tego, co sprawiało, że możemy żyć pięknie, że możemy żyć w wolności. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To jest 3 rozdział listu do Rzymian, 23 werset. Mimo to jest to dobra nowina, ponieważ wiemy, że Bóg nie zostawia nas z tym, ale jednocześnie trzeba zobaczyć, może, że grzech zawsze ma jakieś konsekwencje. Nie? I tak jak patrzymy, no to myślę, że najważniejszą konsekwencją to jest to, że gdzieś traci się więź z Bogiem. Patrzcie, ilu ludzi się boi Boga. Ilu ludzi ma jakieś pomysły, że Bóg nie jest dobry, że Bóg zsyła jakieś zło, nie? Że to wszystko są pomysły, których powodem jest grzech. Nie? Grzech sprawia, że niszczy się więź z Bogiem. Myślę, że mamy to doświadczenie, że jak zgrzeszymy, jak zrobimy coś złego, no to nie jest potem tak łatwo się na przykład pomodlić, nie? Albo, mm-hmm. albo patrzymy, no albo gdzieś zaczynamy bać się tego, co nas spotka. Grzech też niszczy nasze relacje z ludźmi, nie? I to nie trzeba daleko szukać, nie? Widzimy, ile jest też bólu w rodzinach, nie? Ile jest bólu jakiś tam wtedy, kiedy ludzie nie potrafią się dogadać, kiedy się oszukują, nie?
bo to jest grzech po prostu. To jest grzech jednej czy drugiej osoby, jeżeli mówimy o małżeństwie, najczęściej obojga. Często są to też konsekwencje grzechów ich rodziców. Jeśli ktoś, ktoś w domu źle wychowywany, jeśli ktoś był krzywdzony w swoim domu, często nie potrafi okazać miłości. Nie, więc to są, ten grzech niszczy nasze więzi. I w końcu grzech też niszczy nasze, nasze spojrzenie na siebie. Nie? To jak patrzę na siebie i często sprawia, że my sami możemy krzywdzić siebie, źle myśleć o sobie, potępiać się, oskarżać. Macie takie doświadczenie tych konsekwencji grzechu takich właśnie? Chcielibyście podzielić tym też? Zdecydowanie jest tak, że kiedy nawet nie musimy brnąć w grzech, w takim sensie, że musimy w niego zajść nie wiadomo jak daleko, żeby te niektóre relacje się popsuły. Ja miałem tak, że właśnie często myślałem, że przez to, że grzeszę, jakby oczywiście też mam gdzieś tam w głowie konkretny grzech, o który mi chodzi, to myślałem sobie, że nigdy nie będę w stanie sobie zbudować rodziny, albo że przez całe życie, będę egoistą. Naprawdę, że skoro tak robię, skoro tak postępuję, to znaczy, że względem mojej przyszłej żony, albo właśnie moich dzieci, albo kogokolwiek, moich rodziców, to że zawsze będę po prostu patrzył tylko na siebie. I to mnie blokowało. To mnie blokowało w relacjach, mimo tego, że ja jestem osobą bardzo towarzyską, to mnie to blokowało czasami. Czasami w relacjach mnie to blokowało. I ja widzę, że to nie było dobre. To nie była prawda. Prawda. Że ja. Ja po prostu jakby uwierzyłem w to, że nawet jeżeli mi to się uda, to ja w pewnym momencie to zepsuję. Dlatego, że jakby między sobą, kiedy wprowadzam grzech, to ja po prostu coś psuję, bo ja sobie zawsze postanawiam, więcej nie będę, albo od dzisiaj się poprawię, albo że będę pracował nad tym i widzę, że w pewnym momencie się to psuje. I widzę, że to też jest tak, że w tej relacji między sobą i Panem Bogiem, czy właśnie tak jak ksiądz mówił też ze znajomymi, to tak właśnie jest, że ja się bałem, że do pewnego momentu będzie dobrze, a potem to zepsuję. I niejednokrotnie się to zdarzało właśnie przez to, że ja wierzyłem, że uwierzyłem w grzech. Uwierzyłem, że on jest mocniejszy ode mnie czy od Pana Boga. Także jak najbardziej takie doświadczenie się pojawia w życiu. Fajne słowo, uwierzyłem w grzech. Nie, czyli uwierzyłem w kłamstwo, które grzech dokładnie mi wkłada, tak, że ja nie jestem w stanie zmienić mojego życia, tak, albo że Bóg już nie będzie mi błogosławił, tak. Nie? Albo że ja nie zbuduję dobrych więzi. Ja mam też to doświadczenie właśnie takiego kłamstwa niszczącego moją tożsamość, nie? Że ja przez to właśnie, że zgrzeszyłem, myślałem, tak, no to nikt nie będzie, nie będę szanowany, nie będę miał przyjaciół, nie będę potrafił być też takim dobrym ojcem jako ksiądz, nie? Jako pasterz dla innych, nie? Z powodu moich błędów, grzechu. Grzech okłamuje nas, grzech daje nam fałszywy obraz Boga i fałszywy obraz siebie. Ja myślę, że robi też tak, że daje nam takie poczucie, że już coś zepsuliśmy na amen. Tego się już nie da naprawić, nie? Że... No, że z tego nie wyjdziemy, tak nas wpędza w takie poczucie winy i ja myślę, że też tak gnębi w pewnym sensie. Ja wiem, że to nie jest osoba, grzech nie jest osoba, ale takie, no nie wiem, jak mam to powiedzieć. Ja na przykład ostatnio zdarzyło mi się zrobić pewną głupotę, tylko żałowałam i mocno to gdzieś tam rozpamiętywałam i Bartek już był taki zmęczony. Ja mówię, wiesz, ale mogłam jednak to, ale mogłam tamto. W ogóle czekałam też, aż mnie usprawiedliwi, aż mi powie, że... że to potwierdzę. Tak, że jednak nie, no, że daj spokój, że nie było tak źle, że mogłaś się, że nie zachowałaś się tak źle. Ja mówię, wiesz co, ale widziałam, że tej aprobaty z jego strony nie ma i gdzieś tam zobaczyliśmy, też wczoraj chyba o tym rozmawialiśmy, że ten grzech jest kiepski, ale można z niego dobrego wyciągnąć, że on też nam coś pokazuje. I ja na przykład, nie wiem, kiepsko się ostatnio zachowałam, ale widzę, że następnym razem tak nie chcę zrobić. I ja tu bym dała ten nacisk, że to od nas też zależy, jaką decyzję podejmiemy. Czy wejdziemy w ten grzech, który nas ciągnie w dół. Ciągnie w dół, czy wręcz przeciwnie, czy będzie jakimś takim motorem napędowym. Tak, tak.
Ja się teraz zastanawiam nad tym, to jest pytanie do księdza. Jak to jest? Bo czasami mówimy o tym właśnie, że grzech jest naszą naturą. Mhm. Nie mówimy o tym, że po prostu zawsze będziemy grzeszyć, bo grzech jest naszą naturą. Tak, tak, tak. Czy można tak mówić? Znaczy, czy jest to jak teologicznie poprawne i czy... Fajnie, bo to jest kompatybilne troszkę z takim pytaniem, które również postawił nasz wykładowca w seminarium. Mówi coś takiego. Czy jak to jest? Czy jesteśmy grzesznikami dlatego, że grzeszymy? Czy grzeszymy dlatego, że jesteśmy grzesznikami? O, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Czy jesteśmy grzesznikami dlatego, że grzeszymy? Czy grzeszymy dlatego, że jesteśmy grzesznikami? I widzimy, że prawda jest taka, że po tej pierwszej decyzji, po tym pierwszym grzechu człowieka, jest w nas coś, co się nazywa skłonnością do grzechu. Że nasza natura została zraniona. Marcin Luther twierdził, że nasza natura została kompletnie zepsuta i że nie jest już w ogóle zdolna do dobra. Natomiast nauka katolicka jest taka, że nasza natura została zraniona. Czyli jesteśmy grzesznikami, to znaczy, że mamy skłonność do grzechu. I jest to biblijnie pokazane bardzo, bardzo fajnie też. W tej chwili nie mam przy sobie wszystkich dokumentów Kościoła katolickiego, żeby to zacytować, ale zacytuję z Bożego Słowa, żeby też przekonać tych braci, którzy czytają tylko Słowo Boże, gdzie święty Paweł pisze o takim doświadczeniu. Jestem świadom, że we mnie, to znaczy w moim ciele, nie mieszka dobro. 7 rozdział listu do Rzymian. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Tak, czyli widzimy, że jest we mnie pragnienie dobra, że moja wola chce czegoś dobrego, natomiast, że jest we mnie skłonność do tego, aby czynić zło. Tak to wygląda. Więc, a z drugiej strony każdy z nas ma też wolną wolę, nie? I sam może wybierać. Nie? Może też wybierać dobro. Jest mu z tym trudno, ale może wybierać dobro. Wszystko, co mamy, jest dziełem łaski. Wszystko, co mamy, jest darem Bożym. Nasza natura też jest darem Bożym. I zdolność do tego, żeby wybierać dobro pomimo grzechu, również jest darem Bożym. Nie jest to coś takiego, co jest... nie ma w ogóle czegoś takiego w człowieku jak natura, która by nie była darem. Tak? Nie ma czegoś takiego, że coś bez Pana Boga jesteśmy w stanie zrobić. Coś z niczego. Nie? Bez łaski Bożej nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I tu się zgadzamy wszyscy chrześcijanie. Natomiast w tym znaczeniu, że ta natura moja, to, że ja jestem zdolny do tego, żeby również czynić dobro, to już jest Boży dar, ale mam skłonność do zła. Jest to łatwe. Są takie bardzo proste przykłady. Ostatnio sobie idę gdzieś tam spacerem po Zabrzu i patrzę na płocie. Co napisane? Świeżo malowane. No co najczęściej człowiek robi wtedy? No, dotyka tego, nie? No oczywiście, że tak, nie? Jak mamy małe dzieci, no to widzimy, że im bardziej coś jest zakazane, to oczywiście, że to sprawdzą od razu. Tak, nie? Tak. Na przykład ten kontakt, który leży tutaj. No na przykład, nie? Kabel to jest po prostu fantastyczna złote Eldorado. Fantastyczna rzecz, nie? Każdy z nas rozumie, o co chodzi. Kaps. Więc jesteśmy skłonni do tego, żeby czynić zło i to jest też konsekwencja grzechu, ale możemy wybierać dobro, natomiast sami nie jesteśmy w stanie tych konsekwencji przełamać. To jest ważne, że nawet, że bazując na tej wolnej woli, która jest też darem Bożym, mimo to przez nasze nawet najlepsze postępowanie nie jesteśmy w stanie tych konsekwencji przełamać. I to jest to, co mówił też Bartek, nie? Że ja już będę grzeczny, ja już będę dobry, ja już będę robił lepiej. Tak, tak. Nie da się. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale tak jak Bóg nie zostawił tych... Wracamy teraz do historii Gedeona. I tak jak Bóg nie zostawił tych Izraelitów na pastwę prześladowców, tak jak Bóg nie zostawił ich samych, tak samo też nie zostawiam mnie i ciebie. I jeżeli doświadczam konsekwencji grzechu, jeżeli widzę, że się sypią moje więzi, jeżeli brakuje więzi z Bogiem, jeżeli źle patrzę na siebie, jeżeli jestem dotknięty przez chorobę, przez cierpienie, przez śmierć, przez złe więzi z ludźmi, to Bóg ciebie nie zostawia. I tak jak do Izraelitów posła Gedeona i mówi do niego: idź z tą siłą, którą posiadasz, i wybaw Izraela, czyż nie ja cię je posyłam? Tak samo Bóg też nie zostawia nas samych. Zanim jednak przejdziemy do tego, trzeba zrobić jeszcze jedną ważną rzecz.
Mianowicie pokazać Bogu to, że potrzebujemy Jego pomocy. Mamy tutaj napisane, że Izraelici wołali do Pana z powodu Madianitów, tak? I Pan wtedy odpowiedział im przez proroka, a później posłał do nich Gedeona. I jeżeli ja cierpię z powodu grzechu, to potrzebuję też wołać do Pana, czyli uznać to, że jestem grzesznikiem. I czasem jako katolicy wierzący w sakramencie pokuty i pojednania my wyznajemy nasze grzechy, ale mam takie wrażenie, że nie zawsze uznajemy to, że jesteśmy grzesznikami. Czujecie to? Tak, tak. Jaka to jest różnica? Że ja mogę wyznać, ja zrobiłem to, to, to i to, nie? Ale ja też przyznaję, ja jestem grzesznikiem, nie? Ja mam takie, sam czasem takie doświadczenia, nie? Że ja się spowiadam regularnie jako ksiądz. Też się spowiadam regularnie, co tydzień, co dwa tygodnie, ale najczęściej co tydzień. Ale czasem mam tak, że się modlę i mimo tego, że ja coś wyznałem na spowiedzi, to do mnie przychodzi, tak, to był grzech. Nie? Jestem grzesznikiem. Ja zraniłem tą osobę. Ja zraniłem mojego Pana. Nie? I to jest doświadczenie. Ja że uznaję, że ja nie tylko to i to, tamto mi nie wyszło, nie? Ale że ja jestem grzesznikiem i ja potrzebuję ratunku. Ja potrzebuję przemiany mojego życia. I myślę, że tutaj byśmy zrobili małą pauzę i spróbowali razem się pomodlić. Tak, żeby przyznać się do tego, że ja jestem grzesznikiem, że grzech mnie rani, ale że pomimo to jestem kochany przez Boga i mam do kogo wołać. Mam do kogo pójść. Mam przed kim się przyznać. I wiem, że nie zostanę odrzucony. Tylko Boże Ojcze, dzisiaj przychodzimy do Ciebie jako ci, którzy widzą, że Twój plan nie do końca wygląda tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. Bo mimo tego, że stworzyłeś mnie z miłości, mimo tego, że pragniesz mojego życia, mimo tego, że mi błogosławisz, doświadczam zła w moim życiu. Wyznaję, że doświadczam tego, że coś mi nie wychodzi, że ja sam ranię innych ludzi, że ja sam też jestem raniony przez innych, że jestem krzywdzony, że moi przyjaciele cierpią, że moi bliscy cierpią z powodu różnego zła. I dziękuję Ci, Ojcze, za to, że zdajesz mi odpowiedź, że przyczyną jest grzech, który wszedł na świat, ale też mój grzech. Ja chcę się przyznać, że ja mam problem z grzechem. Że jestem grzesznikiem, który potrzebuje ratunku, który potrzebuje zbawienia. Bo dotykają mnie konsekwencje grzechu, niszczenia mojej więzi z Tobą, mojego spojrzenia na siebie samego, moich więzi z innymi ludźmi. I mówię Ci to dlatego, że wiesz, że Ty mnie nie potępisz, Ty mnie nie oskarżysz, Ty mnie nie zostawiasz i Ty masz rozwiązanie. Przyjdzie, żeby być Ty blisko, przejąłeś inicjatywę. Ty już na samym początku przygotowałeś zbawienie dla mnie. Dlatego ja mogę uznać, że jestem grzesznikiem, ponieważ jestem przekonany, że u Ciebie znajdę odpowiedź, u Ciebie znajdę rozwiązanie, u Ciebie znajdę pomoc. I że wtedy, kiedy przyznam się przed Tobą, to mogę przyjąć Twoje przebaczenie. Amen. Amen.